trzy, cztery. Brawo! Dzisiaj w miejscowości Chówniki, jako most drogi dojazdowej tutaj do Kalwarii Podsławskiej, cieszymy się bardzo, tym bardziej, że no, w ubiegłym roku tutaj doszło na tym moście do nieszczęśliwego wypadku, bo zapadł się wtedy autobus z pielgrzymami na tym moście, na pomoście drewnianym. Stąd myślę, że ten drewniak, który służył kilkadziesiąt lat, trzeba było zastąpić nowym, żelbetowym, solidnej konstrukcji mostem. Wartość inwestycji to prawie 3 200 000 zł, z czego połowa środków pochodziła z budżetu powiatu przemyskiego, druga połowa to z rezerwy celowej budżetu państwa,